Wyobraź sobie chwilę, w której twoje marzenie, to kim chcesz być albo co chcesz zrobić, staje się rzeczywistością. Co czujesz? Teraz otwórz oczy i uświadom sobie, że widzisz siebie w przyszłości. Rzeczy, które podziwiasz, nie zostały stworzone przez ludzi lepszych od ciebie. Stworzyli je ludzie, którym chciało się pracować nad swoim marzeniem. Tacy, którzy wyobrazili sobie siebie w przyszłości i bardzo spodobało im się to, co widzieli. Jeżeli zrobiło tak miliony ludzi, dlaczego ty nie możesz tak zrobić? Przecież możesz zobaczyć siebie w przyszłości tak samo jak oni. A więc możesz, tak samo jak oni, dokonać wyboru, czy naprawdę chcesz, żeby to, co zobaczysz, stało się twoją przyszłością. Są takie marzenia, których nie mamy odwagi nawet wyszeptać. Ich rozmach, przepaść w stosunku do tego, kim teraz jesteś, zawstydza cię tak bardzo, że wolisz o nich zapomnieć, niż narazić się na wyśmianie. Proszę cię, nie rób tego, bo dopiero wtedy zaczniesz naprawdę przegrywać. Nieważne, kim jesteś i ile masz lat, kiedy przestajesz spoglądać w dal, twoje marzenia zaczynają umierać. Prawdziwe przeszkody istnieją tylko w twojej głowie. Z nikim nigdy nie będziesz rywalizować bardziej niż ze sobą. Ze swoją niewiarą w to, że właśnie ty, a nie ktoś inny, może dokonać czegoś, co zainspiruje ludzi. Czegoś, co inni będą podziwiać. To twoje życie. Możesz je czerpać garściami. Przeżywać całą mocą. Upiększać. Możesz zrobić z nim wszystko. Tylko go nie prześpij. Jeszcze raz wyobraź sobie chwilę, w której twoje marzenie staje się rzeczywistością. Kiedyś wydawało się tak niezwykłe, że brakowało odwagi, żeby je nawet wyszeptać. Uwierz mi, że kiedy się spełni, zechcesz je wykrzyczeć całemu światu.